Dzień dobry. Witajcie w dzisiejszym Słowie na Dobry Dzień. Dzisiaj zapraszam Was do fragmentu, który zapisany jest w liście do Hebrajczyków w 3 rozdziale od 7 wersetu. Autor napisał tak. Dlatego jak mówi Duch Święty. Dzisiaj, jeśli usłyszycie Jego głos, nie znieczulajcie swoich serc jak w czasie buntu w dniu próby na pustyni. Tam wasi ojcowie wystawiali mnie na próbę swym postępowaniem, choć oglądali moje dzieła przez 40 lat. Dlatego zniechęciłem się do tego pokolenia i stwierdziłem, że ich serca ciągle błądzą, nie rozpoznali oni moich dróg, dlatego przysiągłem w swoim gniewie, nie wejdą do mojego odpoczynku. Dlatego, jak mówi Duch Święty, autor tego fragmentu zachęca nas do tego, żebyśmy mieli uszy otwarte na to, co mówi Duch Święty. Żebyśmy byli czujni i trzeźwi i umieli rozpoznać głos Ducha Świętego w swoim życiu. Dzisiaj, jeżeli usłyszysz Jego głos, nie znieczulaj swojego serca. Jest to fragment, w którym autor cytuje Psalm 95. Ale dzisiaj, jeżeli usłyszysz głos Ducha Świętego, to odpowiedz, nie znieczulaj swojego serca, bo Duch Święty pomaga nam w wzrastaniu w łasce. Dzisiaj jest dzień, w którym mamy żyć łaską i wydawać owoc dzięki temu, co i jak prowadzi nas Duch Święty. Zobaczcie, że dzięki temu, że będziemy mieli otwarte serce na to, co mówi Duch Święty, na to, co mówi do nas Bóg, to będziemy umieli rozpoznać Jego drogi. Będziemy umieli pójść do właściwych miejsc i robić właściwe rzeczy, do których zostaliśmy powołani. Dlatego powinniśmy każdego dnia mieć otwarte serce na głos Ducha Świętego. W 12 wersecie autor napisał tak: Uważajcie, bracia, aby w kimś z was nie było czasem złego, niewierzącego serca, które odstąpiłoby od żywego Boga. To jest przestroga. To jest uwaga skierowana w stosunku do nas. To jest takie mocne stwierdzenie. Uważajcie, bracia. Brak zaufania, brak poznania głosu Ducha Świętego może prowadzić do braku wiary. To jest przestroga, abyśmy nie byli jak pokolenie, które zginęło na pustyni. Dlatego dzisiaj, jeżeli usłyszymy Jego głos, nie zatwardzajmy swojego serca, nie znieczulajmy swojego serca, nie bądźmy buntowniczy, ale słuchajmy i umiejmy rozpoznawać głos Ducha Świętego w swoim życiu. Jeżeli słyszysz głos Ducha Świętego, to bądź czujny, trzeźwy i zaufaj. Radości w Panu. Pozdrawiam. Do usłyszenia w Słowie na Dobry Dzień w poniedziałek, a dzisiaj zapraszam Was na transmisję niedzielnego nabożeństwa na Facebooku i na YouTubie. Radości w Panu.